Inwestycja dobiega końca, teraz czas na wiązki mieszkańców. Powiat inwestuje w podległe placówki. Rusza nabór wniosków do trzeciej edycji Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Dzień dobry, jest wtorek, 6 kwietnia, Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. Ruszył nabór wniosków o podnajem mieszkań przy ulicy Łąkowej, których budowa wciąż trwa. O szczegółach tej inwestycji rozmawialiśmy z prezydentem Raciborza Dariuszem Polowym. Budowa nowego bloku mieszkalnego przy ulicy Łąkowej powoli dobiega końca. Firma Borbut, która realizuje inwestycje, prowadzi aktualnie prace wykończeniowe i elewacyjne. Według wszelkich planów i tego, co widzimy w rzeczywistości, mówimy o miesiącu lipcu, gdy zakończy się budowa, natomiast klucze mamy zamiar przekazywać jesienią i mam nadzieję, że szczęśliwi lokatorzy będą się cieszyć jeszcze tym wrześniowym słońcem na ulicy Łąkowej. Kto więc może ubiegać się o takie mieszkanie? Wachlarz tych osób jest bardzo szeroki, bo mogą ubiegać się ci, którzy aktualnie są na liście i spełniają kryteria dochodowe. Tam jest troszkę wyższy próg dochodowy, jeżeli chodzi o ulicę Łąkową, ale tak naprawdę może też z wnioskiem wystąpić osoba, która mieszka już w zasobach komunalnych miasta i postanowiłaby zmienić lokalizację. Taka osoba też ma prawo złożyć wniosek o mieszkanie na ulicy Łąkowej. Na nowych lokatorów czekać będzie 48 mieszkań, po 12 w każdej klatce. Są tam mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe, czyli dosyć szeroki wachlarz tego, czego mieszkańcy Raciborza oczekują. Dla Raciborzan przygotowano 16 mieszkań jednopokojowych, 8 dwupokojowych i aż 24 mieszkania trzypokojowe, w tym 4 przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Każde z nich cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Wnioski zaczęliśmy przyjmować 1 kwietnia. Będzie to trwało do końca miesiąca kwietnia. A co ważne, ze względów epidemicznych zorganizowaliśmy to w ten sposób, że przed wejściem do budynku Urzędu Miasta jest urna, w której można takie wnioski składać, już wypełnione. I tutaj ważna informacja, na każdym wniosku powinien znaleźć się albo adres mailowy, albo numer telefonu, dzięki czemu pracownik z osobą, która wnioskuje, będzie się mógł skontaktować, dzięki czemu wszelkie wątpliwości czy też uzupełnienia będzie można w sposób sprawny i łatwy przeprowadzić tak, aby wnioskodawca prawidłowo wniosek złożył. Same wnioski są do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta lub na naszej stronie internetowej. Inwestycja jest realizowana w ramach dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego i jest to około 50% inwestycji, co daje kwotę blisko 4,5 miliona złotych. Przed starostwem powiatowym w Raciborzu sporo zadań do realizacji. Ostatnio wspominaliśmy o inwestycjach drogowych. Teraz przedstawiamy plan powiatu na działania proekologiczne. Powiat raciborski stawia na ekologię. W planach starosty jest wyposażenie budynku starostwa w panele fotowoltaiczne czy zmiany oświetlenia na LED-owe, a to nie jedyne działania, które mają poprawić środowisko. My już to robimy, choćby w budynku starostwa, w poszczególnych pomieszczeniach systematycznie dokonujemy wymian tego oświetlenia, ale chcemy jednak dokonywać tego wszystkich naszych placówkach, co poprawia, myślę, komfort samej pracy, ale i tak jak powiedziałem, działania proekologiczne. Stąd 6 placówek przewidzianych w pierwszej kolejności do montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany źródła światła na LED-owe. Ponadto planowana jest także pełna modernizacja placówek podległych powiatowi raciborskiemu. Zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, kompleksowej dokumentacji termomodernizacyjnej obiektu Złota Jesień, czyli naszego obiektu Domu Pogodnej Starości. Chcemy również tutaj przygotować się do kompleksowej termomodernizacji budynku powiatowego zarządu dróg, który wymaga wymiany okien, wymiany źródła ciepła. Chcemy do tego tematu podejść kompleksowo. Oczywiście poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pozyskać na ten cel środki.
Patrzymy na wizerunek naszych obiektów, jak jesteśmy spostrzegani. Myślę, że to jest dobry kierunek poprawy wizerunku nie tylko nas jako powiatu, ale całego miasta. Stąd przekazaliśmy spore środki na malowanie elewacji zewnętrznej. Między innymi w pierwszej kolejności to jest zespół szkół potocznie zwanych mechanik. Chcemy również odmalować nasze starostwo. Mamy w planie przygotowanie całej kompleksowej dokumentacji, jeśli chodzi o tutaj Młodzieżowy Dom Kultury, który jest bardzo mocno oblegany przez naszą młodzież. Elewacja poprawi się także na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Rada Powiatu zabezpieczyła również środki na niezbędne do przeprowadzenia remonty w placówkach podległych starostwu. Ponad 300 tysięcy na bieżące remonty dotyczących remontów sanitariatów, malowań, różnego rodzaju napraw, awarii, które się pojawiły w naszych placówkach oświatowych, w tym na przykład malowanie poradni pedagogiczno-psychologicznej, czy malowania całego mechanika, jeśli chodzi o elewację zewnętrzną. Tutaj jako powiat systematycznie podnosimy jakość świadczenia tych usług edukacyjnych w naszym powiecie i systematycznie również chcemy ponosić te koszty poprawiające bazę edukacyjną w naszym powiecie. Część zadań, które będą realizowane w szkołach powiatu raciborskiego, otrzymały dofinansowanie zewnętrzne. My jako powiat aplikowaliśmy o dwa bardzo wielkie zadania, ale myślę bardzo potrzebne. Jest to budowa nowej auli w mechaniku. Mechanik, szkoła z tradycjami od wielu lat, nie miała takiego pomieszczenia, w którym można by było się spotkać, więc jako powiat informowałem o tym, że przygotowujemy wniosek, jesteśmy w posiadaniu dokumentacji, więc już niedługo wejdziemy w teren, jeśli tylko środki rządowe zostaną nam przekazane. I tutaj w pierwszym elu również aula wymagająca remontu, piękna aula drewniana, którą uważam trzeba odnowić, żeby służyła następnym pokoleniom. Otrzymałem informację również w tym zakresie, że została sfinansowana. Póki co wszyscy uczniowie mają zajęcia zdalne, ale jak mówi starosta Grzegorz Swoboda, to dobry czas do przeprowadzenia planowanych inwestycji. Tak jak niedawno, bo niecały miesiąc temu, odbieraliśmy kolejne pracownie tutaj w CKZiU numer 1, więc ten okres również dyrektorzy wykorzystują pod kątem tych bieżących napraw, bieżących dostosowań. Mamy co robić, chcemy oczywiście to wykonywać, więc wykorzystujemy, jeśli jest ta możliwość, również w tym okresie te placówki przygotować, że po powrocie pandemii służyły naszym uczniom. Wszystkie planowane przez powiat inwestycje w szkołach mają nie tylko poprawić komfort pracownikom i uczniom, ale także pozytywnie wpłynąć na poprawę środowiska. Od dziś do 16 maja można zgłaszać swoje pomysły w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Rusza trzecia już edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Śląska, podobnie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki podzielono na dwie pule, każda po 5 milionów. W ramach puli eko mogą być zgłoszone zadania spełniające łącznie trzy warunki. Mają dominujący charakter ekologiczny, wpływają na poprawę środowiska naturalnego i służą rozwojowi całego województwa. W ramach puli regio bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze mieszczące się w granicach zadań własnych województwa. Dzięki środkom z poprzedniej edycji w Raciborzu powstała tężnia, która znajduje się przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Już teraz zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 6 kwietnia. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. Od wtorku 30 marca zmieniły się zasady na granicach Polski. Przylatujący lub przyjeżdżający do naszego kraju muszą przedstawić negatywny wynik testu albo trafią na 10-dniową kwarantannę. Wiele jednak zależy od tego, z jakiego kraju przybywamy.
Rząd zdecydował o zmianie zasad kierowania na kwarantannę po przyjeździe do Polski. Według nowych zasad trafi na nią każdy, niezależnie od tego, czy przyjedzie ze strefy Schengen, czy spoza niej. Osoby po przekroczeniu granicy państwowej z Republiki Czeskiej bądź z Republiki Słowackiej, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca pobytu lub zamieszkania, zobowiązane są poddać się obowiązkowej kwarantannie. Jeżeli przekraczają granicę w innym celu, zobowiązane są posiadać negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. Ten test nie może być starszy niż 48 godzin i musi być w języku polskim bądź w języku angielskim. Oczywiście znajdują się osoby, które są wyłączone z tych ograniczeń i zawarte są one w paragrafie 3 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Po przyjeździe do Polski ze strefy Schengen będzie można zostać zwolnionym z kwarantanny. Okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w momencie, gdy osoba, która przekroczyła granicę w ciągu 48 godzin uzyska negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. W działaniach oddziału Śląskiej Straży Granicznej w Raciborzu wspierają ją także inne jednostki. Śląski Oddział Straży Granicznej, zresztą nie tylko Śląski Oddział, ale Straż Graniczna prowadzi wyrywkowe kontrole sanitarne. Śląski Oddział Straży Granicznej w rejonie swojej służbowej odpowiedzialności zabezpiecza posterunki stacjonarne. Te posterunki usytuowane są przy głównych szlakach komunikacyjnych wiodących z Czech do Polski oraz ze Słowacji do Polski. Poza tym w terenie znajdują się patrole mobilne, które wykonują tą wyrywkową kontrolę sanitarną pomiędzy tymi posterunkami. Te czynności realizują funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, w Rudzie Śląskiej oraz w Opolu. Funkcjonariuszy wspierają funkcjonariusze z placówki w Katowicach-Pyrzowicach oraz z komendy oddziału. Zostało do nas delegowanych 30 funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału, Nadwiślańskiego Oddziału i Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wprowadzone 30 marca zmiany dotkną szczególnie podróżujących do Polski z krajów Unii Europejskiej własnym samochodem, bo dotąd nie dotyczyła ich obowiązkowa kwarantanna, o ile nie podróżowali z Czech czy Słowacji. Racibórz otrzymał 4 miliony wsparcia na utworzenie Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Obiekt ma powstać na miejscu obecnego lodowiska przy Zamkowej. Racibórz otrzymał 4 miliony złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto wnioskowało o 800 tysięcy więcej na planowane inwestycje. Jako jedna z nie tak licznych gmin, jako jedno z nie tak licznych miast w województwie śląskim otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mówimy o kwocie 4 milionów złotych. W skali województwa jest to 9 miejsce pod względem wielkości dofinansowania. To cieszy. A warto też zwrócić uwagę, że tak naprawdę w skali województwa jest to 2,5%, czyli 1,40 środków z województwa trafia do Raciborza. Pieniądze mają pokryć przede wszystkim budowę Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Mówimy tu o obiekcie, który funkcjonowałby na terenie OSIR-u i miałby wielorakie funkcje. W lecie dawałby możliwość, niezależnie od pogody, możliwość spotkania się rodzin z dziećmi, także osób niepełnosprawnych. Był to bardzo ważny element, który został podniesiony w tym projekcie. Proszę Państwa, taki wskaźnik jak odpowiedź na integrację mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Tutaj taki wskaźnik wzrasta o 147%. Likwidacja barier architektonicznych, zapewnienie dostępności do infrastruktury w odległości mniejszej niż 100 metrów od miejsc parkingowych. To są rzeczy bardzo ważne i na to było zwracane uwagę w trakcie oceny tego projektu.
Prezydent miasta już kilkukrotnie przedstawił projekt planowanego obiektu, który zimą miałby służyć mieszkańcom powiatu raciborskiego jako lodowisko. Reasumując, projekt daje szerokie możliwości aktywizacji i integracji społecznej różnych grup społecznych, promuje tolerancję, a tym samym walczy z dyskryminacją. Drodzy Państwo, Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej to inwestycja gminna, ale i to też był ważny aspekt, który został uwzględniony przy ocenie tego projektu, że będzie ona tak naprawdę dotyczyła mieszkańców powiatu raciborskiego, czyli ponad 100 tysięcy osób. Oferta obiektu będzie skierowana od najmłodszych przez dorosłych aż po seniorów, służąc, co już wcześniej mówiłem, integracji społecznej. Otrzymane pieniądze mają zostać przeznaczone na wspomniane centrum, a także na drogę dojazdową do strefy przy ulicy Mikołowskiej oraz termomodernizację budynków wielorodzinnych. Starostwo powiatowe w Raciborzu stawia na rozwój i inwestycje. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu udało się zwiększyć ilość środków przeznaczonych na inwestycje drogowe. Starosta raciborski Grzegorz Swoboda w porozumieniu z włodarzami poszczególnych gmin omówił kwestie możliwych do przeprowadzenia inwestycji remontowo-drogowych. Chodzi głównie o budowy dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej czy zatok autobusowych. Tutaj jako powiat widzimy te potrzeby zwiększenia tych środków właśnie w tym kontekście, stąd będziemy dążyli do jeszcze większych nakładów na te inwestycje drogowe. Informuję również, bo wiele mieszkańców oczekuje w przyszłości tych remontów, więc tutaj podjęliśmy również decyzję o przygotowaniu koncepcji projektowych szeregu dróg, na które mieszkańcy zwracali uwagę, składali petycje, więc my jako powiat podejmujemy te działania i przy współpracy z włodarzami poszczególnych gmin oczywiście chcemy pozyskiwać te środki. W tym roku zaplanowanych jest szereg inwestycji, na które powiat już otrzymał środki, czy to z rządowego programu odbudowy dróg lokalnych, czy to z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ostatnio oficjalnie otworzono wyremontowaną drogę m.in. w Rudyszwałdzie, ale jak podkreśla starosta, jest jeszcze wiele do zrobienia. Same dodatkowe rzeczy, które weszły do budżetu, to ponad 1 000 000 zł, z tym, że trzeba to rozdzielić na wiele innych zadań również, bo oprócz tych dróg, które realizujemy my jako powiat, wczoraj przekazaliśmy spore środki również do naszej jednostki podległej, do Powiatowego Zarządu Dróg, który w naszym imieniu również wykonuje, ale i utrzymuje tutaj te zadania drogowe. Starostwo przekaże także środki do Powiatowego Zarządu Dróg. Od zeszłego roku dokonujemy również ścinki poboczy po to, żeby ta woda lepiej odprowadzana została do rowów melioracyjnych, a co za tym idzie, nie dewastowała nam drogi. Te drogi wtedy dłużej służą mieszkańcom, więc w tym roku również sporo środków na właśnie takie ścinki poboczów żeśmy przeznaczyli. Również na właśnie te koszenia, zakup cegłowic, zakup samochodu do PZD, ale i bezpośrednio remonty chodników, remonty wymiany krawężników, wymiany przepustów. Te środki również w zakresie niecałego 1 000 000 trafiły właśnie do PZD, który w naszym imieniu również te zadania przy drogach powiatowych będzie wykonywał. Powiat raciborski wesprze także działania w obrębie dróg podlegających wojewodzie. Zadeklarowaliśmy ponad 150 tysięcy, jeśli chodzi o przebudowę przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Piaskowej, Szkolnej Sudeckiej. Mam nadzieję, że to dofinansowanie, które deklaruje powiat, poprawi bezpieczeństwo i to zadanie będzie realizowane, ale to nie jedyne również zadanie, które chcemy wesprzeć. Dzisiaj finalizowana jest budowa drogi Racibórz-Pszczyna na tym odcinku raciborskim. Wiemy, że po wybudowaniu województwo przekaże na rzecz skarbu, tutaj na rzecz powiatu raciborskiego, dzisiaj ulicę Rybnicką i tak zwaną Odrostradę. My oczywiście z kolei będziemy dalej aplikowali o to, aby to miasto przejęło tę drogę, jednak wyprzedzając już te informacje, zadeklarowaliśmy również wsparcie tutaj województwa do bardzo wielkiej inwestycji na ulicy Rybnickiej. Tutaj ta inwestycja szacowana jest na ponad 10 milionów. Stąd deklaracja również powiatu o wsparciu tej inwestycji, jeśli miałaby dojść do skutku, jak również Odrostrady. Tutaj na Odrostradzie zadeklarowaliśmy również 150 tysięcy, jeśli chodzi o wymianę pobocza. Ta droga nie jest jeszcze w złym stanie, nie wymaga tak pilnej interwencji, jednak chodnik uważam, że mógłby poprawić bezpieczeństwo pieszo-rowerowe. Teraz powiat musi poczekać na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.